Młodzieńcze, Tobie mówię, wstań. A zmarły usiadł i zaczął mówić. I oddał go jego matce. Wszystkich zaś ogarnął strach, wielbili Boga i mówili: wielki prorok powstał wśród nas i Bóg nawiedził lud swój. Ewangelia Łukaszowa prowadzi nas do matki płaczącej nad zmarłym synem. To zawsze jest bolesna sytuacja. To zawsze porusza każdego z nas. Ta kobieta, jej ból, to obraz Kościoła, który jest matką płaczącą nad każdym swoim dzieckiem, kiedy ono się gubi. Czy to w niewierze, czy w życiu dalekim od Bożych przykazań, to zawsze bardzo boli i porusza. Biedna wdowa, z którą razem są jej krewni, przyjaciele, odprowadza na cmentarz swojego syna. Na drodze spotyka inną grupę ludzi, tych, co idą z Jezusem. Obydwie grupy spotykają się i zatrzymują. Jezus, widząc sytuację, mówi do matki: nie płacz. Widać, że Pan nie jest obojętny na to doświadczenie trudne dla niej. Wszyscy wpatrują się w Niego. Widzą, że On nie przychodzi obojętnie wobec bólu, cierpienia. On lituje się nad kobietą, zwraca życie jej synowi. To spotkanie z Jezusem oznacza odnalezienie na nowo życia. Syn żyje na nowo, ale i matka zaczyna żyć na nowo. Zaczyna oddychać na nowo z radością, z miłością. Maryjo, Matko Miłosierdzia, podprowadzaj nas do Jezusa. Pomagaj nam spotkać Go na naszych drogach, byśmy i my żyli pełnią miłości, pełnią życia. Święty Jan Paweł II przypomina, że Chrystus jest ostatecznym wcieleniem miłosierdzia, żywym Jego znakiem. Różaniec to droga otwierania się na łaskę obecności miłosiernego Jezusa w nas. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.